Dajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie o granice obrony koniecznej. Piotr pisze tak: Mam pytanie, gdzie leżą granice obrony koniecznej? Czyli jeśli ktoś się zachowuje agresywnie wobec mnie lub kogoś innego na przykład w autobusie, to czy mam dać temu opór, by ta osoba wiedziała, że nie ma przyzwolenia na tego, na tego typu zachowanie? Może to go zniechęcić do agresji wobec innych współpasażerów lub w przyszłości wobec innych przypadkowych osób? Czy może mam się wycofać? Pyta dalej Piotr. By nie eskalować konfliktu i, i by go nie zranić, bo może właśnie to go zachęci, by się wyżyć na innej osobie słabszej. Jest to dla mnie ważna sprawa, jestem silnym i dużym facetem i mam możliwości reagowania na tego typu sytuacje. A jednocześnie chcę się zachowywać jak chrześcijaninowi przystało. Proszę ojca, odpowiedź. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Interesuje mnie na ile ksiądz kościół może dać się oszukać, czyli też chrześcijanin. Czy są tego jakieś granice? Jak to ma się do pokory? Więc tak, jeżeli chodzi o zachowania fizyczne, to jak najbardziej mamy prawo się bronić i mamy prawo, jak tu jest taka konkretna sytuacja, jeśli masz takie możliwości, daną osobę uciszyć. Byleby twoja intencja, czyli twoje nastawienie, nie było, że ja chcę tę osobę skrzywdzić, czyli nie agresją na agresję, chociaż twoje zachowanie może być mocne i z boku dla kogoś wydawać się agresywne. Natomiast moja intencja nie jest, żeby osobę skrzywdzić czy zranić, tylko żeby osobę zatrzymać. Zatrzymać wzłów, które robi, i kogoś krzywdzi, a ten ktoś nie ma takich możliwości. Więc mogę w ten sposób stanąć w obronie i kogoś z boku, i swojej własnej. A jeżeli jedyną obroną w takiej sytuacji będzie atak, masz prawo do ataku. Byleby było to bronienie, kogoś uciszenie, a nie teraz, żeby go dokopać, czym go skopać. Czyli tak go chwycę, że mu zmiażdży żebra, że będzie albo, albo obojczyk, bo, bo go złamie w rękach. Masz takie możliwości siłowe, ale to nie o to chodzi. Natomiast możesz mu dać do zrozumienia, również siłowo, żeby się uciszył, tak? bo inaczej nie pomaga, więc trzeba przycisnąć trochę i się uspokaja. Jeżeli ktoś może w ten sposób, jak najbardziej. Więc granice obrony koniecznej, one są fizycznie w tym, że ja nie chcę kogoś skrzywdzić, ale zatrzymać w złu. I czasem to zatrzymanie w złu no, musi być mocniejszym przyduszeniem. I ja jestem ratownikiem wodnym i w wodzie, jak ktoś jest agresywny, to żeby go uratować, to trzeba go podtopić. Dopiero jak się go podtopi, można z nim wyjść na, na zewnątrz. Zresztą pamiętam na moim egzaminie na, na ratownika wodnego na drugi stopień miałem takiego kafarka, że jak on mnie chwycił, to pływał słabiej. Ale był jak trzy razy ja, taka szafa. Jak on mnie chwycił, nie miałem możliwości wyjścia z tego chwytu. W ogóle nawet ręka nie drgała, żeby cokolwiek zrobić. Więc to, co mogłem, to zszedłem z nim pod wodę. A pod wodą już ja byłem silniejszy, bo jemu brakowało powietrza. I, i tak czasami trzeba zareagować. Żeby kogoś przycisnąć po to, żeby, żeby ocalić siebie i kogoś z boku. Także niech ten przykład tutaj cię poprowadzi. Natomiast czy, czy w kontekście drugiego pytania, czy Kościół ma prawo dać się oszukać, bo gdzie jest ta granica? Czasem tak, czasem nie. Ma prawo do tego, żeby się obronić, za każdym razem, ale czasami większym dobrem, a mamy szukać większego dobra, będzie pozwolić komuś, żeby to już ukradł, czy wziął, czy. no i tyle. I powiedzieć, daję ci to, żebyś nie miał grzechu. Aby tak tego nie usłyszy. I to nie jest tak, że my się mamy nadstawiać z każdej strony. To, co Pan Jezus mówi nadstaw drugi policzek, to nie mówi nadstaw lewy. Tylko jak ktoś cię uderzy w prawy policzek, czyli jak tu jest mój prawy policzek, to żeby ktoś mnie uderzył w prawy policzek, to nie uderzy prawą ręką, tylko musi uderzyć lewą ręką. Wtedy mnie uderzy w ten policzek. To jest to walnięcie. Żeby to zrozumieć, no to poproszę na chwilę Rafała. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, jeśli ktoś cię uderzy, w prawy policzek. Prawy policzek jest tutaj. Więc żeby uderzyć Rafała w prawy policzek, to nie mogę tego zrobić z pięści. No bo tak się jakoś nie. Tylko to jest to uderzenie, uderzenie pogardy. Więc nie mówi Pan Jezus, nadstaw mu teraz lewy, bo w lewy się wali tak. Tylko nadstaw mu drugi. To jest to drugi raz, trzeci, piąty, dziesiąty na tą pogardę, a nie teraz, żeby cię zażynali. Dzięki Bogu. Co nie znaczy, że w obliczu męczeństwa mamy się na to zgodzić, że znaczy zgodzić, no, nie wystawiam się teraz, nie zabijajcie, bo ja będę męczennikiem, tylko w sytuacji wpadłem w pułapkę, czy no, stało się, jestem w ich rękach, to przeżywam to w Bogu. To jest cały trud. Także to nie jest tak, że mam się dawać, oszukiwać, a jednocześnie. No bo tak Kościół nie robi. A jednocześnie w sytuacji, w konkretnych okolicznościach to prowadzi do nawrócenia człowieka. I, I trzeba zrozumieć to, że czasem trzeba coś stracić, mocno stracić, żeby kogoś ocalić i życie człowieka jest wtedy ważniejsze. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Piszcie swoje komentarze, jak być może była taka sytuacja, że. Przemilczałeś, tak w jakiś sposób pozwoliłeś komuś na poniżenie, a nie dochodziłeś swego, a potem to się obróciło, że ktoś się nawrócił. Myślę, że zwłaszcza w rodzinach to jest bardzo mocno takie sytuacje są. Ale napiszcie, podzielcie się tym, czy też jak Wy widzicie granice obrony koniecznej. Myślę, że tutaj każdy z nas ma jakieś swoje doświadczenie, swoje przykłady, więc podajcie je i dzięki wielkie za. Pięciuk w górę, proszę Was, subskrybujcie nasz kanał, udostępnijcie ten odcinek znajomym. Niech dobro się rozszerza. Wszystkiego dobrego.